Mentalny poniedziałek. Od dawna zastanawiałem się, co takiego można zaoferować Państwu w poniedziałkowe popołudnie, aż w końcu któregoś dnia spotkałem tu to Justynę i Justyna Oleksy, która będzie tutaj ze mną prowadzić te poniedziałkowe spotkania, wpadła na genialny pomysł. Jak można doprowadzić do sytuacji, żeby ten mental, o którym często słyszymy podczas transmisji sportowych, podczas różnego rodzaju wypowiedzi osób związanych bezpośrednio ze sportem, nam tutaj przybliżyć, żebyśmy mogli się z nim zaprzyjaźnić, zapoznać, być może w jakiś sposób też umieć nim sterować. Justyna Oleks. Dzień dobry, witam serdecznie. No, jakby wiemy, że tym zawiadowcą naszego całego funkcjonowania jest komputer, no, który jest umieszczony w głowie, więc jakby ten element mentalny wiemy, że jest w tej strukturze głowy. No i on zarządza całością. Jeżeli ten element mentalny nie jest skonfigurowany z resztą, często jest nieuświadomiony, no bo wiążą się w nim ukryte programy, i sytuacje, które w życiu nam się pojawiają, tak naprawdę są szansą, żeby odkryć ukryty program. Dlatego mamy taką propozycję, bo to też nie jest tylko i wyłącznie moja inicjatywa, ale nasza wspólna, żeby troszeczkę poszerzać świadomość w tym aspekcie sportowym, ale i nie tylko, ponieważ sport łączy pokolenia, łączy rodziny, więc pojawia się bardzo często ten element relacji. Więc ten mentalny poniedziałek też z mojej perspektywy jest zaproszeniem Państwa do wspólnej dyskusji o tym, jakie elementy mentalne chcielibyście poznać, jakie elementy mentalne Was by interesowały, jakie elementy psychologii sportu bądź ogólnie psychologii, które przejawiają się w naszym życiu, w życiu naszych małych sportowców, dzieci, mogą być przydatne. Dlatego wychodzimy z taką inicjatywą do Państwa, żeby rozruszać mentalny poniedziałek od strony mentalnej. Jak do pracy trzeba wstać, to lepiej z dobrym nastawieniem, więc z mentalnym dobrym nastawieniem od poniedziałku zapraszamy. No i to się przyda moim chłopcom, którzy bardzo często rano w poniedziałek twierdzą, że to jest niestety niesprawiedliwe, że muszą z tego łóżka się zerwać i ubrać się i wyjść z domu i jeszcze nie daj Boże pouczyć trochę w szkole. Tak. No jakby mają też w tym rację i warto im najpierw powiedzieć, że tak. Rozumiemy ten element emocjonalny, któremu trudno jest z tej ciepłej kołdry się wydobyć, ale właśnie po to robimy, żeby przełamywać troszeczkę te nasze schematy. No i cały czas, bo sport jest dużą nauką siły ducha. Ale Justyna, fajnie powiedziałaś, tutaj mamy w głowie komputer, który gdzieś tam pracuje, coś odkrywa. Tych aktualizacji no dzisiaj jest dosyć będzie dużo. Pewnie dużo. I tak się zastanawiam. Bo to jest tak szeroki zakres tematyki, że tak naprawdę ciężko jest wybrać jakikolwiek wątek, jakąkolwiek stronę, która by mogła już tak na dzień dobry zachęcić widza, prawda, żeby się zagłębiać w te tajniki, bo jednak to jest dla jednych temat bardzo taki elastyczny, fajny, ciekawy, a dla innych wręcz taki, można nawet powiedzieć, bardziej tabu, lepiej tego nie ruszać, bo jeszcze coś zepsuje. No tak, ponieważ jakby ten element mentalny często się wiąże z naszymi przekonaniami. Te przekonania wynosimy też często z domów rodzinnych i nie zawsze to są tylko przyjemne sytuacje. Często są to sytuacje trudne emocjonalnie, dlatego potem jakby mamy w sobie pewien opór, żeby się z tym mierzyć. Więc jedni są otwarci na taką wiedzę, bo mają przekonania, że to może poszerzać ich perspektywę, ich wgląd, a inni trochę się boją tej wiedzy, mają przekonania, że psycholog to ktoś, kto robi jakiś defekt. I, no i dlatego też przez te własne programy patrzą na świat. No a jakby, no ja jestem po tej stronie, dlatego że sama byłam sportowcem i dlatego że dzisiaj wiem, jak jest to ważny element. Zresztą co widać, jak to też w przeciągu ostatnich lat ta psychologia sportu rozwinęła się u nas w Polsce. To zawsze była domena Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam wiadomo nakłady finansowe na każdą dziedzinę życia też były inne, ale większość badań psychologicznych związanych z tą psychologią sportu, no to są jednak Stany Zjednoczone i u nas to się rozwinęło, tak? Pierwszym takim człowiekiem, który bardzo zgłębił dziedzinę wiedzy jest pan profesor Jan Blecharz,
który współpracował z Adamem Małyszem. No i myślę, że to taka pierwsza była para, która w ogóle pokazywała, że to może mieć wpływ. Zresztą sam Adam też bardzo często pana profesora jakby tutaj doceniał za to, jak mu otworzył ten element mentalny, jak poszerzył mu wgląd, no i co potem ten poszerzony wgląd przekładał się na efekty lepsze, bo tymi efektami były te piękne wyniki, których... Ja zawsze, widzisz, uważam i tutaj akurat to jest dobry przykład Adama Małysza, że nie mając talent, nawet ciężko pracując, to jednak 90, może 80%, niektórzy mówią, ja zawsze uważałem, że więcej trochę, siedzi w głowie i odblokowując tą przysłowiową blokadę, łatwiej jest nam wejść na ten swój wyższy poziom. I to już niekoniecznie tylko w sporcie, ale w ogóle w sposobie życia, prawda? No i to też jest taka cecha, która mieści się w tym mentalu, o czym nie mentolu, od razu powiem, mentalu. Także no, ja sam tak trochę ważę słowa, bo nie do końca wiem, w którą stronę uderzyć, w którą stronę pójść. Tu jest tak szeroki zakres możliwości. Ja też generalnie bardzo lubię często analizować pewne rzeczy, gdzieś zwracać uwagę na to, czy taki, czy inny sposób oddziaływania mógłby coś zmienić w danej sytuacji, że po prostu wygląda na to, że bardzo, ale to bardzo się tym fascynuje, nie mając tak naprawdę za bardzo dużo wiedzy na ten temat. No i tu jesteś ty. Z tą wiedzą to jakby dziękuję za trochę przedszereg wystawienie. No cały czas wiedza to jest taki element też struktury umysłu, no, którą trzeba zgłębiać, żeby też te nowości można było przyswajać. Aczkolwiek ja jestem po współpracy już z wieloma sportowcami, jakby mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie ten mental jest mocno trenowany. Od początku nawet edukacji dzieciaki są cały czas w głowie. One są cały czas w głowie, pamięć, jakby procesy poznawcze, to głównie jest głowa. Coraz mniej jest czucia. To czucie dlatego tak bardzo fascynuje nasz sport, bo tam jest czucie, ponieważ ciało, żeby się wyuczyło, to musi też czuć pewne elementy. Ten ruch trzeba poczuć, żeby umieć go odwzorować. To jest na głębszym poziomie, dlatego tak naprawdę fascynuje nas oglądanie sportu, bo tam widzimy, że są prawdziwe emocje. To jest na wyższym poziomie takie aktorstwo, tylko że aktor dostaje scenariusz, dostaje rolę rozpisaną i on musi być tym kimś, odegrać dobrze tą rolę. A sportowiec jest sobą i nas to fascynuje po tej drugiej stronie lustra, kiedy oglądamy i widzimy, z jaką precyzją można doprowadzić do ciała do takiej po prostu fascynującej precyzji, no to patrzymy z zadziwieniem, no to są trochę tacy herosi, nie? A potem zjeżdżają wszyscy na jedną imprezę, na Igrzyska Olimpijskie albo Mistrzostwa Świata w różnych tam dyscyplinach sportowych, no i wtedy widzimy, jak ten mental pracuje. Przede wszystkim ten mental tutaj, bo oni wszyscy są na pewnym poziomie podobnym umiejętności fizycznych, technicznych, przecież tam nie ma przypadków, no okej, czasami widzimy na Igrzyskach Olimpijskich są, to są te kraje takie... No tak, są tabletki czasami. To są takie, no wiadomo, kibice też mają z tego bardzo dużo radości, ponieważ często, nie wiem, pływanie, jak wszyscy już czekali, aż ten ostatni zawodnik z jakichś tam krajów tak, odległych dopłynie, ale to też jest piękne, bo też wspierają tym... Ale jemu siedzi w głowie, prawda? To, że on musi dokończyć to, co zaczął i nieważne będzie dla niego to, że on wygra zawody, bo on wygra je przez to, że dobiegnie do mety, dopłynie do mety, tak. Dojdzie do mety, przeskoczy to, co on ma zaprezentować siebie. On ma zaprezentować siebie, ponieważ reprezentując siebie, reprezentuje swój kraj. To jest jego cel. Ale to też jest mental. I powiedz mi, to też pewnie się różni taki mental, gdzie pracujesz dla siebie, dla własnej przyjemności, a taki mental, gdzie ten wysiłek chcesz konkretnie włożyć w jakiś cel, który jednocześnie też pozwoli całej rzeszy ludzi ciebie podziwiać. No tak, dlatego właśnie jakby ten sport jest taką areną tych herosów i możemy zobaczyć, jak na tych najważniejszych zawodach, no głównym elementem, który potrafi rozróżnić tych sportowców, no jest właśnie ta siła mentalna. Siła ducha umieszczona w sile mentalnej, ponieważ, tak jak już mówiłam wcześniej, no oni są bardzo często na podobnym poziomie i decyduje, kto ma lepiej ogarniętą głowę, bo ona zarządza całym mechanizmem. A wiadomo, że no nad ciałem ciało jest połączone z głową,
jest nieodłącznym elementem i powiązanym z emocjami, więc jak coś nam się uruchamia w głowie, jak pojawiają nam się jakieś projekcje, jakieś myśli, jakieś lęki, no to wiadomo, że serce od razu przyspiesza, tak? I traci energię, więc no tutaj trzeba naprawdę być mistrzem, żeby umieć wyciszyć te emocje, żeby znaleźć swoją przestrzeń, żeby zmotywować się wtedy, kiedy już jest trudno, kiedy te siły opadają, kiedy siódmy bieg już robię na Mistrzostwach Świata i to będzie jeszcze finał i jeszcze znaleźć w sobie jakąś motywację, energię i widzieć ten cel, nie zamknąć się w tych strukturach umysłu, które już też są zmęczone, więc no to jest. No dlatego jestem po tej stronie, drodzy Państwo, bo po prostu mnie to też samo interesuje. Dokładnie, ale zobacz, mental też jest niesamowicie ważny wśród sportowców z niepełnosprawnościami, bo ja ich naprawdę podziwiam. To jest coś niesamowitego, że oni potrafią robić takie rzeczy, gdzie sądzę, że ja sam nie potrafiłbym tego zrobić. Ja nawet, tak Ci przerwę, mam wrażenie, że oni lepiej są wytrenowani w mentalu, dlatego potem łatwiej jest im przełożyć już ten element na pracę z ciałem, tak? Bo tak naprawdę często siłą u tych osób niepełnosprawnych no jest siła umysłu, żeby wytrwać, wytrwałość do tego, żeby codziennie pracować nad tymi dysfunkcjami. No i tutaj nie da się bez pracy, no po prostu codzienna dawka pracy przekłada się potem na efekt, więc ta praca powoduje, że ten charakter się utrwala i wiem, że mogę być sprawcza, bo wkładam w to motywację, zaangażowanie, pozytywne emocje, nie nakręcam się negatywnie, więc wiem, jak ten mental może mi pomóc. On po prostu, jak on jest dobrze ułożony, to może być takim klik, który otwiera dodatkowe funkcje. Troszeczkę tak możemy to możemy troszeczkę tak porównać. Ja często jak pracuję ze sportowcami, bardzo lubię używać takich analogii, bo sama jestem trochę taka bajkowa i avengerowa, więc jak się spotykam z jakimś zawodnikiem i możemy wejść na płaszczyznę porównań, co wtedy otwiera nam się też perspektywa i głębia tego umysłu, no to właśnie tak sobie pracujemy. A gdyby udało Ci się zapanować nad emocjami, to jakie funkcje byś też włączył w sobie? Co by to mogło, żeby łapać tą motywację, tak, u tego młodego sportowca, który sam chce zobaczyć, że kiedy ułoży sobie ten mental w taki sposób, że on sam z nim się będzie dobrze czuł, tak? Że nie będzie tych myśli, że wchodzi, serducho mu tak nawala, że nie jest w stanie nad tym zapanować, no to wiadomo, że to go ogranicza. Wszystko, co nie jest Twoim jakimś takim optymalnym stanem, no też Cię ogranicza, bo Ci zużywa energię. Lepiej tą energię przeznaczyć na ten ósmy bieg finałowy i zdobyć medal, niż się po drodze wysypać. Ale zobacz, mental to też to, co dzieje się, tak mówiąc brzydko, wokół tych sportowców, no, małych, dużych, bo oni też odczuwają zachowanie ludzi, którzy gdzieś tam z boku stoją, prawda? Trenerów, rodziców, kibiców, tych osób, które krzyczą, tych osób, które klaszczą, tych, którzy wyzywają, tych, którzy ich podziwiają. Każdy ma na nich wpływ. To też jest bardzo mocno tak związane z mentalem i też pewnie, gdy myślimy o tych młodych czy starszych zawodnikach, obserwujemy, jak oni na to reagują. No oczywiście, jakby ten przewodnik, nauczyciel, trener, no jest często wzorem do naśladowania. I nie mówię tutaj w kwestii wzoru jako wzór, tylko wzoru jako model. Jest modelem do naśladowania i jeżeli ten wzór do naśladowania jest dorosły, ale nie ma dojrzałości emocjonalnej, co czasami się zdarza, i ja też obserwuję taką tendencję z własnej pracy, że dzisiaj jesteśmy wszyscy dorośli, ale niestety brakuje wielu dorosłym tego elementu dojrzałości emocjonalnej, który dopiero pozwala nam korzystać też z dodatkowych naszych jakichś zasobów. No i niedojrzali dorośli przelewają często swoją frustrację na przykład na młodych zawodników, którzy powinni się bawić na tym etapie rozwoju tym sportem, który trenują, a nie skupiać się na wyniku, bo jeżeli dzisiaj skupiam się na wyniku, to zamykam sobie przestrzeń do nauki, a to jest czas, żeby się uczyć, żeby być kreatywnym, żeby na tym boisku szukać nowych możliwości. Jeżeli wiem, że trener ma w stosunku do mnie takie oczekiwania i ja się kurczę, no to jak ja mam być kreatywny? Ja tylko będę realizował te cele, które powie trener, żebym na przykład został pochwalony, tak? I to jest taka nagroda. Albo żebym nie został gdzieś tam paluchem pogrożony. I to też jest nagroda. Więc jakby
bardzo często ten element mentalno-emocjonalny, bo to jest połączone, bo głowa zahacza o serce, serce zahacza o głowę, to jest zawsze droga dwutorowa, no ma bardzo duży wpływ na to w ogóle, jak budujemy relacje z innymi, a budowanie relacji no, jest na każdej płaszczyźnie życia. Rodzina, potem umiejętności w szkole, jak sobie ten młody człowiek radzi, jak potem będzie budował relacje w pracy, więc no, ja jestem zdania, że sport powinien przede wszystkim wychowywać, uczyć życia i mamy fajnych ludzi w Wałbrzychu, którzy taką ideę też jakby propagują, tak? Są Bobo Atlet, to co zrobiła Natalia, pięknie zrzeszyła wielkie grono rodziców, którzy się spotykają, tworzą społeczność, więc to o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tym sportem przekazywali wartości. Kto ma zostać w tym sporcie wyczynowym, to i tak zostanie, bo bez pasji nie będzie wytrwałości do tego, bo no bez tego zaangażowania takiego głębszego serca, że mnie to po prostu kręci, no nie da się, ten zawodnik i tak się nie utrzyma, nie dojdzie do wysokiego szczebla. Więc no, Romek Magdziarczyk robi fajną robotę i w klubie kolarskim i uczy też dzieci też przełamywania tych schematów. I to są ludzie, którzy mają taką ideę, żeby sport wychowywał. A z tego wychowania pojawią nam się potem zawodnicy, którzy czują bakcyla, mają umiejętności, bo wiadomo, że typ układu nerwowego u sportowca też jest ważny, żeby on dobrze funkcjonował, żeby ta motoryka była łatwa do nauczenia. Z tego na rybku szerokiego i tak nam się zrobi lejek tych, którzy pójdą w zawodowy sport i mogą nam potem przynosić taką chwałę. Ale jeżeli sport u podstawy nie wychowuje i nie buduje relacji i jest oparty niestety czasami jeszcze na jakiejś agresji, nieprzerobionych własnych schematach, no to potem widzimy, że przecież u tych młodych zawodników ta motywacja też leci w dół, a nie to powinno być celem. Moi drodzy, Justyna Oleksy, sportowiec krwi i kości, w przeszłości wiele świetnych startów, wyników. Dzisiaj na co dzień zajmuje się psychologią sportu. Teraz w tym krótkim filmiku, w tym krótkim spotkaniu pokazaliśmy Wam to, czym jest mental, a to, jak można go rozebrać na czynniki pierwsze, to zobaczymy już w pierwszym odcinku Mentalny Poniedziałek.